Dziś polecę Państwu książkę Katarzyny Drogiej Sekrety przodków, czyli jakie znaczenie ma to, że Twoja prababka zwiała przez okno z kochankiem. Życie każdego z nas może stać się kanwą książki. Nie ma nudnych historii, żadne życie nie jest banalne, mimo że może bez fajerwerków. Ale jak pisze autorka, wszystko jest ważne i tworzy odrębną opowieść. I jak wszystkie historie, gdzieś się zaczyna. Nasze życie jest zdeterminowane przez wiele elementów. Przez nasz wygląd. Nie każdy może być koszykarzem, nie każda kobieta może być modelką. Jest zdeterminowane przez przyjaciół, przez znajomych, przez ludzi, których spotykamy na każdym kroku. Jest zdeterminowane przez nasze wybory, błędy, które popełniamy. Ale jest jeszcze coś, o czym nie każdy z nas wie i myśli. Są to tak zwane sekrety przodków, sekrety rodzinne, o których się nie zawsze mówi albo nie zawsze chce się o nich pamiętać. Czy możliwe jest, żebyśmy odziedziczyli po naszej babci jakieś lęki, fobie, stresy? Czy historia może zataczać koło, czyli my także będziemy lekarzem tak jak nasz pradziadek? Czy imię, które otrzymaliśmy tuż po urodzeniu, jakoś determinuje nasze życie, jak na nas wpływa? O tym właśnie jest ta książka. Polecam wszystkim, którzy interesują się swoim drzewem genealogicznym albo też zaczną się nim interesować. Ja swoje wykonałam. Idealna na weekend. Jako podróż historyczna, jako podróż w głąb siebie, podróż w historię własnej rodziny. Polecam, zapraszam do lektury. Nie są to nasi przyjaciele lub ludzie, którzy spotykamy. Których? Tak. I od początku? Tak. O matko, jakie trudne. Jak to fajnie, że to można wyciąć.